Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witamy Państwa z Białegostoku, z serca Białegostoku, katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Słyszymy już brzmiące organy, a to znaczy, że rozpoczyna się doniosła, niezwykle ważna dla kościoła miejscowego i kościoła w Polsce uroczystość ingresu i święceń biskupich nowego metropolity białostockiego. Będzie to ksiądz dr Tadeusz Wojda, dotychczas podsekretarz Watykańskiej Kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Został mianowany przez papieża Franciszka nowym arcybiskupem metropolitą białostockim. Decyzję tę ogłosił nuncjusz apostolski w Polsce. Arcybiskup nominat ma 60 lat i należy do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli księży pallotynów. Pochodzi z diecezji kieleckiej. Zastąpi na tym stanowisku na katedrze księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Święceń biskupich udzieli prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów i krzewienia wiary, ksiądz kardynał Fernando Filoni, a współkonsekratorami będą ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, a także ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Podczas tej uroczystości będzie miał także miejsce uroczystość nowego metropolity arcybiskupa białostockiego. Jako dewizę swoją przyjął ksiądz arcybiskup zawołanie, aby była głoszona Ewangelia. Rozpoczyna się już procesja wejścia, a zatem duchowo jednoczmy się z Kościołem Białostockim i otoczmy nową metropolitę księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę swoją modlitwą.
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Liturgia nasza dziś łączy się bezpośrednio z misterium Wieczernika, kiedy to Jezus antycypował ofiarę miłości złożoną Bogu za nas na Golgocie Krzyża. Tam też dał apostołom władzę uobecniania tej ofiary na wszystkich ołtarzach świata. Kolegium biskupie kontynuuje kolegium apostolskie. Stąd też nasza Eucharystia, podczas której będzie wyświęcony nowy biskup, tak bardzo łączy się z tamtym misterium. Stańmy dziś przy ołtarzu żywą wiarą i nadzieją, ale też ze świadomością tego wszystkiego, co nam często nie dostawało przy uczestnictwie i sprawowaniu tejże ofiary. Służmy nasze akt żalu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Potens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos da vitam aeternam. Amen.
oremus. Deus, cui sola ineffabilis gratiae largitate, visse famulum tum ta Deum, presbyterum, odie ecclesiae, tue bialossisiensis preficere, tribue illi digne per solvere ministerium episcopalis muneris, rebenque commissam, te in omnibus gubernante, verbo et exemplo dirigere concede. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka. Na rękach niesione są Twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce Twe zadrży i rozszerzy się, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie. Zasoby narodów przyjdą ku Tobie. Twe bramy zawsze stać będą otworem. Nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą. I pójdą do Ciebie z pokłonem synowie Twoich ciemięzców i padną do Twoich stóp wszyscy, co Tobą wzgardzili. I nazwą Cię miastem Pana, Syjonem świętego Izraela. Oto Słowo Boże. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu, na oczach Pana Króla się radujcie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Bracia, jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im:
weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Rozpoczyna się w tej chwili obrzęd święceń biskupa. Po hymnie do Ducha Świętego ksiądz prałat Józef Wiśniewski zwróci się z prośbą do głównego szafarza, kardynała Fernando Filoni, o udzielenie święceń biskupich księdzu doktorowi Tadeuszowi Wojdzie. Następnie biskup Henryk Ciereszko odczyta bullę papieską zawierającą nominację biskupią. W tym czasie wszyscy przyjmą postawę siedzącą. Po odczytaniu tego dokumentu wszyscy zgromadzeni odpowiedzą: Bogu niech będą dzięki. Homilię wygłosi główny szafarz święceń, kardynał Fernando Filoni, prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Amen.
Reverendissime Pater, postulat Ecclesia Bialostocensis, ut presbyterum Tadeum Voida, ad onus episcopatus ordines. Habetis mandatum apostolicum? Habemus. Legatur. Franciszek biskup, sługa sług Bożych, umiłowanemu synowi Tadeuszowi Wojdzie ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, dotychczas podsekretarzowi Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, wybranemu na arcybiskupa metropolitę białostockiego, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Często rozważa w moich modlitwach słowa Odkupiciela, aby była głoszona Ewangelia. Zwłaszcza wtedy, gdy zatroskany o dobro całej owczarni Pana, staram się pilnie dać poszczególnym wspólnotom kościelnym odpowiednich pasterzy i gorliwych głosicieli zbawczej prawdy. Ponieważ umiłowany metropolitarny Kościół Białostocki po rezygnacji przewielebnego brata Edwarda Ozorowskiego odczuwa brak swojego biskupa, myślę o Tobie, drogi synu. Ty bowiem otrzymałeś bardzo dobrą edukację zarówno w rodzinie, jak i w szkołach, którą następnie starannie pogłębiłeś w seminarium w Ołtarzewie i na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Wyświęcony na kapłana w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, większą część swojej posługi pełniłeś w Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, wykazując przymioty umysłu i serca oraz szczególną biegłość w dziedzinie misyjnej działalności Kościoła. Za radą zatem Kongregacji do spraw biskupów, pełnią mojej apostolskiej władzy, z ufnością mianuję Cię arcybiskupem, metropolitą białostockim i przyznaję Ci wszystkie prawa i nakładam jednocześnie obowiązki odnoszące się do tego urzędu. Po tym, jak złożysz przysięgę i wypowiesz zgodnie ze zwyczajem wyznanie wiary, w dowolnym miejscu poza Rzymem przyjmiesz święcenia biskupie według norm liturgicznych Kościoła. Będzie także Twoim obowiązkiem oznajmić o tej mojej decyzji wiernym i duchowieństwu, których uprzejmie zachęcam, aby przyjęli Cię, przychodzącego nowego arcybiskupa, otwartym sercem i ochoczo szli za Twoim nauczaniem. Ciebie zaś, umiłowany synu, zachęcam do gorliwego głoszenia zbawczej prawdy wiernym, powierzonym Twojej trosce i do starannego kierowania Twoją wspólnotą kościelną. Dzięki wstawiennictwu błogosławionej Maryi Dziewicy, Matki Miłosierdzia i apostoła Judy Tadeusza. Dano w Rzymie u świętego Piotra dnia 12 kwietnia roku pańskiego 2017, piątego mojego pontyfikatu.
Cari fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, Signor Nunzio Apostolico, illustri autorità, cari fratelli e sorelle in Cristo, il Santo Padre Francesco, successore di Pietro, l'Apostolo cui Gesù diede il potere di confermare i fratelli, con gesto di paterna sollecitudine verso l'Arcidiocesi di Białystok, ha scelto come suo nuovo pastore il Reverendissimo Padre Taddeo Wojda, sacerdote della Società dell'Apostolato Cattolico e finora sottosegretario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Egli da giovane prete aveva manifestato la vocazione missionaria per le missioni pallottine del Ruanda, prima di entrare nel servizio di propaganda fide. Drodzy bracia w biskupstwie i w kapłaństwie, ekscelencjo nuncjusz apostolski w Polsce, czcigodni przedstawiciele władz, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Ojciec Święty Franciszek, następca świętego Piotra apostoła, któremu Pan Jezus przekazał władzę umacniania braci w wierze, gestem ojcowskiej troski o archidiecezję białostocką, wybrał jako jej nowego pasterza przewielebnego księdza Tadeusza Wojdę, kapłana ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, dotychczasowego podsekretarza Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Tadeusz już jako młody kapłan przejawiał powołanie misyjne wobec misji palotyńskich w Rwandzie, zanim rozpoczął długoletnią pracę w Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów w Watykanie. Ksiądz Tadeusz jest godnym synem tej ukochanej polskiej ziemi. I jestem bardzo szczęśliwy, że to mnie poprosił, abym mu udzielił święceń biskupich. Nie tylko ze względu na naszą przyjaźń i szacunek, które mnie z nim łączą, ale również dlatego, że ja otrzymałem sakrę biskupią z rąk świętego Jana Pawła II. Więc mogę mu przekazać, że tak powiem, trochę duchowego DNA tego wielkiego papieża, tak drogiego dla was i dla całego Kościoła. Razem ze mną zechciała przybyć dziś tutaj niemała grupa duchownych, sióstr zakonnych, osób konsekrowanych i świeckich z naszej kongregacji misyjnej. Podobnie jak to się zdarza w rodzinie, kiedy jej członkowie odprowadzają do ołtarza swojego syna czy brata, aby przekazać go oblubienicy, z którą rozpoczyna nowe życie. Przybywając do Białegostoku, jako ci, którzy go mieli jako członka wielkiej rodziny Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, przekazujemy go dziś Kościołowi białostockiemu z radością, ale nie bez lęku, jak w przypadku rodziców, którzy przekazują swojego syna oblubienicy przed Bożym ołtarzem. Myślę, że wy też w Polsce macie podobne tradycje. Gest towarzyszenia ci do nowego domu, drogi księże Tadeuszu, jest znakiem naszej czułości i bliskości w tym szczególnym i jakże ważnym momencie, który całkowicie zmieni twoje życie. Z łaski Bożej przejmujesz pełne ojcostwo nad twoimi kapłanami i wiernymi. Pan Jezus, który obiecał Ducha Świętego swoim uczniom oraz całemu rodzącemu się Kościołowi przez obrzęd święceń biskupich, udziela tobie pełni sakramentu kapłaństwa, ale też wzywa cię do otwartego świadectwa miłości. Szymonie, synu Jana, księże Tadeuszu, czy mnie miłujesz? Czy mnie naprawdę miłujesz? Czy miłujesz mnie nade wszystko i bardziej niż wszyscy inni? Takie jest w skrócie
znaczenie pierwszej części obrzędu święceń, kiedy w imieniu Kościoła zapytam Ciebie, czy chcesz pełnić posługę apostolską aż do śmierci? Czy chcesz wiernie i wytrwale głosić Ewangelię? Czy chcesz strzec depozytu wiary i jedności z papieżem i z Twoimi braćmi w biskupstwie? A przede wszystkim, czy chcesz mieć ojcowskie serce, gościnne i miłosierne? Dzisiaj właśnie jesteś powołany do tego, aby być w Kościele ojcem i pasterzem ludu Bożego, który zostaje Ci powierzony. Pragnę teraz nawiązać do liturgii Słowa Bożego, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Historia zbawienia wciąż się realizuje, jest ciągle w toku. Pan Jezus bierze na siebie obowiązek doprowadzenia jej do pełni i nadania jej sensu. Prorok Izajasz dostrzega istotę sprawy i mówi o tym z entuzjazmem. Dostrzega nową Jerozolimę, Kościół, miejsce, w którym Pan nawiedza człowieka, daje mu otuchę i przynosi radość. Powstań, świeć, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. Podczas wizji prorok nie zwraca się tylko do małej grupy uprzywilejowanych, ale do całego rodzaju ludzkiego. Oto Twoi synowie przychodzą z daleka, a potem dodaje: wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce Twe zadrży i rozszerzy się. Jest to prawdziwe, tym bardziej kiedy uświadomimy sobie, że żaden biskup nie wyczerpuje swojego mandatu jedynie w kościele lokalnym, który powierza mu papież. Każdy biskup jest biskupem dla całego Kościoła i dla całej ludzkości. Właśnie dlatego ojcostwo biskupa jest otwarte na najwyższy wymiar i pełnię misyjności. Dlatego też, drogi księże Tadeuszu, Twoje powołanie misyjne nie tylko nie zmniejsza się, ale się otwiera na wymiar uniwersalny, który będziesz mógł przekazywać wiernym Tobie powierzonym. Jest jednak jedna mała rzecz, która musi być zawsze jasna i nic jej nie może przyćmić. Poleca ją Paweł Apostoł, pisząc do Tymoteusza, którego wysłał do Efezu. Biskup musi się modlić za wszystkich. Biskup jest człowiekiem modlitwy i jako człowiek Boży ma przejawiać pobożność i promować godność każdego człowieka. Ale najważniejszą sprawą pozostającą w centrum wszystkiego jest to, że biskup ma ciągle wpatrywać się w pośrednika między Bogiem a ludźmi, w człowieka, Chrystusa Jezusa, który wydał siebie samego na okup za wszystkich. Ta łączność z Chrystusem zawsze ma być dla Ciebie całkowita i hojna. Ewangelia w gruncie rzeczy mówi nam o Jezusie, który swoim uczniom, trochę niedowierzającym, trochę zaskoczonym, nieco zawstydzonym za to, że wyrzekli się Mistrza, trochę jak nam, ludziom słabej wiary w Boga, pokazuje swoje dłonie i swój przebity bok. Są to ręce otwarte i rany już nie krwawiące, ale chwalebne, zdolne przyjąć, przebaczyć, uspokoić i nieść na nowo radość, zdolne rozszerzać się w geście, który otwiera i wysyła na nową misję. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach pisze Jan Ewangelista, Jezus tchnął na nich i powiedział: weźmicie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto misja, którą Jezus powierza nam, biskupom i kapłanom. Kościół rodzi się w tym właśnie celu. Nie dlaczego innego,
Kościół rodzi się wokół Jezusa, który jest zawsze w centrum. Rodzi się z pragnienia Ojca i jest utrwalony przez Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. Kościół rodzi się z Maryją, trwającą na modlitwie i zostaje powierzony apostołom i ich następcom, którzy według trafnego określenia świętego Augustyna przez chrzest są jego członkami i jednocześnie przez łaskę nałożenia rąk stają się dla niego pasterzami. Jutro podczas uroczystości Trójcy Świętej Kościół przedstawi się światu jako komunia osób, na obraz i wzór samego Boga, albowiem Bóg jest wspólnotą osób. Ta wielka tajemnica niech będzie dla Ciebie, drogi księże Tadeuszu, również programem dla Twojego kościoła diecezjalnego. Niech on będzie komunią osób, która w modlitwie i w uświęceniu spotka się z Chrystusem i daje Mu świadectwo. Bądź dla Niego pasterzem hojnym i pokornym, który bierze na siebie potrzeby wiernych, pogłębia zaufanie między kapłanami i zakonnikami, wspiera współpracę i dzielenie się z bliźnimi. Nie zniechęcaj się trudnościami. Mocą Twojej posługi niech będzie sam Chrystus, który Cię powołuje i konsakruje. Zapamiętaj słowa papieża Franciszka. To Chrystus, który w posłudze biskupa nadal głosi Ewangelię zbawienia i uświęca wierzących przez pośrednictwo sakramentów wiary. To Chrystus, który w ojcostwie biskupa pobudza wzrost nowych członków jego ciała, którym jest Kościół. To Chrystus, który w nadziei i roztropności biskupa prowadzi lud Boży podczas ziemskiej pielgrzymki aż do szczęścia wiecznego. Chrystus, który głosi, Chrystus, który tworzy Kościół i czyni go owocnym, Chrystus, który go prowadzi, oto kim jest biskup. E questo è anche il nostro augurio, mentre ti ringraziamo per i tuoi 27 anni di servizio trascorsi presso la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. E voi, cari fratelli e sorelle di Białystok, pregate sempre e amate il vostro nuovo pastore. E Maria Regina della Polonia, e Madre di Misericordia, protegga te e la tua Chiesa. Amen. Takie jest również nasze życzenie. Podczas gdy dziękujemy Ci za 27 lat Twojej służby w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, a Wy, drodzy bracia i siostry, tu w Białymstoku, módlcie się zawsze i kochajcie Waszego nowego pasterza. Niech Maria, Królowa Polski, Matka Miłosierdzia, chroni Ciebie i Twój Kościół. Amen. Za chwilę elekt, który ma otrzymać święcenia biskupie, odpowie na pytania zadane mu przez głównego szafarza tego sakramentu. W ten sposób publicznie wyrazi on wolę przyjęcia święceń oraz zobowiąże się do pełnienia swego posługiwania zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła, w jedności z innymi biskupami i pod zwierzchnictwem następcy świętego Piotra.
antiqua sanctorum patrum institutio precipit, ut qui episcopus ordinandus est. Coram populo interrogetur de proposito fidei, servande et muneris exsequendi. Vis ergo, frater carissime, munus nobis apostolis creditum, et tibi, per impositionem manum nostrarum, tradendum cum gratia Spiritus Sancti, usque ad mortem explere? Volo. Vis Evangelium Christi fideliter, et indesinenter predicare? Volo. Vis depositum fidei, secundum traditionem inde ab apostolis et ecclesia semper et ubique servatam, purum et integrum custodire? Volo. Vis corpus Christi, ecclesia meius, edificare et in eius unitate cum ordine episcoporum, sub auctoritate successoris beati Petri Apostoli permanere? Volo. Vis beati Petri Apostoli successori obedientiam fideliter exhibere? Volo. Vis plebem Dei Sanctam, cum comministris tuis presbiteris et diaconis, ut pius Pater, fovere et in viam salutis dirigere? Volo. Vis pauperibus et peregrinis omnibusque indigentibus propter nominem Domini affabilem et misericordiam te prebere? Volo. Vis oves errantes ut bonus pastor requirere et ovili Dominico aggregare? Volo. Vis Deum omnipotentem pro populo sancto indesinenter orare et sine reprensione summi sacerdoci munus explere? Volo Deo exiliante. Qui cepit in te opus bonum Deus ipse perficia. Śpiewając teraz litanie do wszystkich świętych, będziemy się modlić za elekta, który ma przyjąć święcenia biskupie. Nasza modlitwa stanowi wyraz wiary w świętych obcowanie. Cały Kościół na ziemi i w niebie jednoczy się w modlitwie za tego, który został wybrany, aby poprzez posługiwanie biskupie służył Kościołowi, budował go i rozszerzał. Sam elekt, zanim otrzyma święcenia, na znak pokory przed Bogiem i wobec ludzi padnie na twarz oraz zachowa tę postawę podczas całej modlitwy. Wszyscy obecni w katedrze po wezwaniu diakona uklękniemy. Oremus. Dilectissimi nobis, ut huic electo utilitati ecclesiae providens, benignitas omnipotentis Dei gratiae, sue tribuat largitatem. Clencnime. Yeah.
miłości. Odsła wszelkiego. Od każdego grzechu. Od śmierci wiecznej. Przez Twoje wcielenie. Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Przez zesłanie Ducha Świętego. Prosimy Cię, my grzesznicy. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił i uświęcił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Propiciare Domine, supplicationibus nostris, et inclinato superunc famulum tuum, cornu gratiae sacerdotalis, benedictionis tuae, in eum effunde virtutem per Christum Dominum nostrum. Povstanimy. Za chwilę nastąpi istotny moment święceń, nałożenie rąk. Gest ten, wywodzący się z czasów apostolskich, oznacza przekazanie darów Ducha Świętego, jakie dokonuje się w sakramencie święceń. Ręce, po szafarzach święceń, będą nakładać wszyscy obecni biskupi, co jest znakiem włączenia wyświęcanego do kolegium apostolskiego. Ten obrzęd przeżywamy w ciszy. Po nałożeniu rąk zostanie odśpiewana modlitwa święceń,
której treść ukazuje biskupa jako pasterza Kościoła. Istotne słowa sakramentalne będą wypowiadane przez wszystkich obecnych biskupów. Podczas modlitwy dwaj diakoni będą trzymali nad głową elekta otwartą księgę Ewangelii. Biskup jest bowiem sługą i głosicielem dobrej nowiny Chrystusa.
Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui in excelsis habitas et humilia respicis, qui cognoscis omnia antequam nascantur, tu qui dedisti in ecclesia tua normas per verbum gratiae tuae, qui predestinasti ex principio genus iustorum ab Abraham, qui constituisti principes et sacerdotes, et sanctuarium tum, sine ministerio non de reliquisti, cui ab initio mundi placuit in his quos elegisti glorificari. Etunc effunde superunc electum, eam virtutem, quae a te est spiritum principalem, quem dedisti dilecto filio tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis apostolis, qui constituerum ecclesiam per singula loca ut sanctuarium tuum in gloriam et laudem indeficientem nominis tui. Da cordium cognitor pater, uic servo tuo, quem elegisti ad episcopatum, ut pascat gregem santum tum, et summum sacerdotium tibi exhibeat sine reprensione, serviens tibi nocte et die, ut incessanter vultum tum propitium reddat, et offerat dona sante ecclesie tue. Da ut virtute spiritus summi sacerdoci abeat potestatem dimittendi peccata secundum mandatum tuum, ut distribuat munera secundum preceptum tuum, et solvat omne vinculum secundum potestatem quam dedisti apostolis. Placeat tibi in mansuetudine et mundo corde offerens tibi odorem suavitatis per filium tuum Iesum Christum, per quem tibi gloria et potentia et honor cum Spiritu Sancto in Ecclesia Santa etunc et in saecula saeculorum. Rozpoczynają się teraz tak zwane obrzędy wyjaśniające. Pierwszym z nich jest namaszczenie głowy nowo wyświęconego biskupa olejem krzyżma świętego. Oznacza to szczególne podobieństwo do Chrystusa, Mesjasza, czyli namaszczonego przez Boga. A przez to daje udział w najwyższym chrystusowym kapłaństwie i powołaniu do zbawczego posługiwania w chrystusowym Kościele. Deus, qui summi Christi sacerdoci participem te efficit, ipse
te mystice, delibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate fecundet. Nastąpią teraz kolejne obrzędy wyjaśniające. Wręczenie Ewangelii, które przypomina, iż wierne i gorliwe głoszenie dobrej nowiny jest głównym zadaniem biskupa. Acipe Evangelium et verbum Dei predica in omni patientia et doctrina. Nałożenie pierścienia, który wyraża oblubieńczą więź biskupa z kościołem lokalnym. Acipe annulum, fide signaculum, et sponsam Dei Santam Ecclesiam intemerata fide ornatus, illabe custodi. Nałożenie mitry, znaku powołania do świętości. Jej dwa rogi symbolizują Stary i Nowy Testament, których znajomość stanowi jakby duchową przyłbicę pozwalającą biskupowi odważnie stawiać czoła nieprzyjaciołom wiary. Acipe mitram et clarescat in te splendor sanctitatis, ut cum apparuerit principes pastorum immarcescibilem gloriae coronam percipere merearis. Wręczenie pastorału oznacza natomiast władzę pasterską, a jednocześnie przypomina biskupowi, iż nie jest on właścicielem owczarni, lecz tylko jej przewodnikiem ku zbawieniu. Pastorał wręczony przez księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego włącza nowego arcybiskupa w spuściznę historyczną archidiecezji wileńskiej i jej kontynuatorki archidiecezji białostockiej. Następnie główny szafarz święceń poprosi, aby nowy arcybiskup białostocki zajął miejsce na swojej katedrze. Acipe baculum pastoralis muneris signum et attende universo gregi in quo te Spiritus Sanctus posuit episcopum regere Ecclesiam Dei. Pocałunek pokoju, który nowo wyświęcony biskup otrzyma od wszystkich obecnych biskupów, oznacza włączenie do kolegium apostolskiego. Cały świat
nauczajcie wszystkie narody. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli, owoc przynosili. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego i bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Nastąpi teraz obrzęd zwany homagium. Wyrazy czci i szacunku złożą arcybiskupowi metropolicie jego najbliżsi współpracownicy: biskup pomocniczy, przedstawiciele duchowieństwa, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.
wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, uprawiony z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On do nas zrodził i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany na krzyżu dla nas, pod posłuszem Romanem, został wręczony i pożegnany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak wskazania Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy swego Ojca i po drugie przyjdzie chwała, sądzi żywych i umarłych, a każdy z siebie nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, a Pana i Oczyciela, który od Ojca jest sam Boże, który z Ojcem i Synem wspólnie opowiada w imieniu i chwała, który mówi przez Trochę. Wierzę w Jego Świętego, do ołtarza zbliża się procesja z darami. Uczestniczą w niej przedstawiciele duchowieństwa archidiecezji białostockiej, którzy przynoszą pastorał. Przedstawiciele warszawskiej prowincji Chrystusa Króla, księży pallotynów, którzy również ofiarowują pastorał. Przedstawiciele białostockiej kapituły metropolitalnej, którzy przynoszą obraz olejny, panorama Wilna. Przedstawiciele kolegiackiej kapituły krypniańskiej i kolegiackiej kapituły sokulskiej ofiarowują popiersie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Prezydent miasta Białegostoku ofiarowuje grafikę Białystok, ukazującą panoramę miasta autorstwa Edwarda Dwórnika. Przedstawiciele rodzinnej parafii przynoszą obraz olejny. Pani prezydentowa Karolina Kaczorowska ofiarowuje krucyfiks na biurko. Pan Wojciech Strzałkowski, zwierzchnik Białostockiego Bractwa Kurkowego, pan Marek Zaczek, łomżyński król Kurkowy oraz pan hetman Władysław Krzyżanowski z Mazowiecko-Podlaskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego ofiarowują komplet czterech mitr. Ksiądz Sergio, brat Antonio Saliba i Patrycja Badafi z Libanu przynoszą relikwie świętego Szarbela oraz mitrę. Przedstawiciele rodzin archidiecezji białostockiej przynoszą chleb i wino. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie, niech ofiara uwielbienia, którą Ci składamy, utwierdzi nas w Twojej służbie, a skoro dopuściłeś nas do niej bez naszych zasług, swoją łaską pomagaj nam ją pełnić przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w jego kapłańskiej służbie. W jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupiłeś ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami, poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci. Starają się podobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, błogosławionym Michałem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, który dzisiaj został wyświęcony na pasterza Kościoła Białostockiego, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry,
oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z Nim będziemy się wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Miserere nomini.
bo to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie udzielana w Kościele tylko w nawach bocznych i na zewnątrz świątyni.
Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech ta ofiara stanie się dla nas zbawiennym lekarstwem, abyśmy czyniąc postępy w Twojej łasce i doskonałości zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Całe zgromadzenie liturgiczne wyśpiewa teraz chwałę Bogu w uroczystym hymnie Ciebie, Boga, wysławiamy. W tym czasie nowo wyświęcony arcybiskup przejdzie przez środek katedry i udzieli wszystkim swojego pierwszego pasterskiego błogosławieństwa. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, wysławiamy, Ciebie, wielka chwała. Tobie wszyscy narodowie, Tobie, Ojca, i wielka.
Nastąpi teraz podpisanie stosownych dokumentów świadczących o dokonaniu aktu kanonicznego objęcia diecezji przez nowo wyświęconego biskupa. Thank you.
list gratulacyjny od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, odczyta kapelan prezydenta, ksiądz Zbigniew Kras. Warszawa, 10 czerwca 2017 roku. Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita białostocki. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, z okazji święceń biskupich oraz uroczystego ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku, proszę księdza arcybiskupa o przyjęcie serdecznych gratulacji oraz życzeń pomyślnej, owocnej służby Kościołowi i Ojczyźnie. Niech rozpoczynający się dzisiaj nowy rozdział historii archidiecezji białostockiej zapisze się w jej kronikach jako czas pokoju, umacniania w wierze i wszechstronnego rozwoju. W sprawowaniu zaszczytnego i odpowiedzialnego urzędu, który Ekscelencja obejmuje, pomocne będą wiedza i doświadczenie, które zdobył ksiądz arcybiskup przez ponad 30 lat swojego kapłaństwa. Kościół katolicki na Białostocczyźnie otrzymuje pasterza przenikniętego palotyńską duchowością apostolską, współpracownika trzech kolejnych papieży w zakresie misji, między innymi na stanowisku podsekretarza Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów oraz znawcę zagadnień związanych z życiem wspólnot katolickich w różnych zakątkach świata. Także lata duszpasterskiej pracy z osobami konsekrowanymi i niepełnosprawnymi świadczą o otwartości Ekscelencji na różnorakie potrzeby wiernych, o gotowości do aktywnej posługi wszystkim, którzy powierzani są pieczy księdza arcybiskupa. Jestem przekonany, że współpraca Ekscelencji z duchowieństwem, zakonami i laikatem archidiecezji białostockiej ułoży się jak najlepiej, przynosząc wiele dobra wszystkim mieszkańcom regionu. Raz jeszcze proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji oraz życzeń Bożego błogosławieństwa dla księdza arcybiskupa osobiście oraz dla wszystkich inicjatyw i dzieł, które będzie Ekscelencja podejmował. Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. List gratulacyjny od Prezydium Konferencji Episkopatu Polski odczyta biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 10 czerwca 2017 roku. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, radość Kościoła białostockiego staje się dziś radością Kościoła całej naszej Ojczyzny. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski włączam się modlitwą i dobrym słowem w tę wielką i podniosłą uroczystość, przekazując serdeczne pozdrowienia i gratulacje od wszystkich polskich biskupów, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych. Szukając odpowiednich słów dla wyrażenia naszej z głębi płynących życzeń, sięgamy do trzech myśli trzech wielkich pasterzy Kościoła. Pasterza musi ożywiać święty niepokój Chrystusa, mówił papież Benedykt XVI. Dla niego nie jest obojętnym, że tak wiele osób żyje na pustyni. Istnieje pustynia nędzy, pustynia głodu i pragnienia, pustynia porzucenia, samotności i zniszczonej miłości. Istnieje pustynia ciemności Boga,
wypalenia duszy, gdzie zanika świadomość godności i drogi człowieka. Święty niepokój niech więc ożywia pasterskie posługiwanie księdza arcybiskupa, aby odważnie wyruszać na pustynię współczesnego świata dla odnajdywania i prowadzenia ku Chrystusowi tych, którzy umierają z pragnienia. Pasterz nie może mówić o tym, co należy przemilczeć, ani też przemilczeć tego, co należy powiedzieć, pisał w regule pasterskiej święty papież Grzegorz Wielki. Nieprzemyślana wypowiedź wprowadza w błąd, ale i milczenie nie na miejscu pozostawia w błędzie tych, którzy mogli być pouczeni. Często zaś nierozważni pasterze obawiają się utracić względy u ludzi i dlatego lękają się wypowiedzieć otwarcie to, co należy. A wtedy, tak jak powiedział ten, który jest prawdą, nie strzegą już, jak przystało pasterzom powierzonego sobie ludu, ale są najemnikami, bo kryją się za zasłoną milczenia, uciekając w ten sposób przed zbliżającym się wilkiem. Roztropne pouczenie księdza arcybiskupa niech będzie więc wyrazem ojcowskiej troski i miłości wobec powierzonej sobie owczarni, przypominając zawsze o prawdzie, która jest podstawą życia społecznego, rodzinnego i osobistego. Jest obowiązkiem miłości paść owczarnie Chrystusa. Niech więc wreszcie miłość pasterska powierzonego sobie ludu Bożego, do której tak często odwoływał się w swoich dziełach święty Augustyn, biskup Hippony, staje się jedynym motywem, dla którego nosisz codziennie biskupi pierścień, dzierżysz codziennie biskupi pastorał i wkładasz biskupią mitrę, aby prowadzić, nauczać i uświęcać w imieniu Jezusa Chrystusa Kościół Boży. Wraz z wyrazami szacunku przesyłam pozdrowienia dla księdza arcybiskupa i wszystkich wiernych archidiecezji białostockiej, podpisał Stanisław Gondecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Życzenia nowo wyświęconemu arcybiskupowi złoży teraz arcybiskup senior Edward Ozorowski. Drogi bracie w biskupstwie Tadeuszu, Kościół białostocki długo czekał na twoje przybycie. Przyszedłeś tu nieprzewidywalnie, chyba tylko Bogu w sposób wiadomy. Przyszedłeś trochę tak, jak arcybiskup krakowski na stolicę Piotrową. Mówił, że z dalekiego kraju. I wtedy tłum przed bazyliką nagrodził go obfitymi oklaskami. Ale tenże Święty Jan Paweł II dodał: będę mówił waszym językiem, waszym to znaczy moim. Jeśli się pomylę, to nie poprawcie. Jakie to było piękne, jakie to było ważne i jak bardzo on potem tego przestrzegał. Słuchać głosu innych i przyjmować uwagi, nawet jeśli czasami może są one niewygodne. Poprawiać język to nie tylko słowa.
To coś więcej. To właściwie serce człowiecze. Apostołowie w Wieczerniku, w Dzień Pięćdziesiątnicy, gdy mówili, wszystkim się wydawało, że mówią ich własnym językiem. Język serca jest konieczny każdemu, a zwłaszcza pasterzowi biskupowi. Cóż miałbym życzyć? Chciałbym życzyć, abyś był zawsze swój, a nie cudzy. Abyś szanował nasze tradycje, które my tu mamy. My pamiętamy, że nasze korzenie wyrastają z Wilna. Dlatego dziś przekazywałem tobie pastorał właśnie wileński, którym się posługiwali twoi poprzednicy. Pięknie na twym ornacie wyhaftowano Matkę Bożą Miłosierdzia, tę, która w ostrej świeci bramie. Nasza diecezja dołożyła starań, aby ten tytuł wszedł do litanii loretańskiej. Jest jeszcze wiele, wiele innych, bym powiedział, subtelności, którymi tu żyjemy. Staraliśmy się tu przyjąć całym naszym sercem, z miłością i z nadzieją, że wszystko potoczy się dobrze. I chciałbym życzyć, aby Matka Boża Miłosierdzia zawsze otaczała cię swoją opieką, a ty, żeby zawsze szedł do niej z nadzieją, trzymając się za rękę Jezusa Chrystusa. Życzenia księdzu arcybiskupowi metropolicie złoży w imieniu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ksiądz Józef Lasak, wikariusz generalny zgromadzenia. Eminencjo, drogi księże kardynale, czcigodni księża arcybiskupi, biskupi, drogi księże arcybiskupie Tadeuszu, nasz współbracie, szanowni uczestnicy tej przepięknej uroczystości, duchowni i świeccy, wedle piastowanych godności, funkcji, stanowisk, czy to w Kościele, czy w świecie. W sobotę, w przeddzień uroczystości Trójcy Świętej, w Bazylice Lateraneńskiej prawie 200 lat temu młody diakon Wincenty Palotti przyjął święcenia kapłańskie. Okazało się, że Bóg trafił na podatny grunt, bo Palotti swoją apostolską gorliwością, otwartością na działanie Ducha Świętego stał się znany w całym Rzymie, nazywany apostołem Rzymu i świętym jeszcze za życia, a żył nie za długo, bo tylko 55 lat. Ale Bóg obdarzył go charyzmatem jednoczenia i współpracy. Dlatego założył, powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, którego częścią jest stowarzyszenie jako księża i bracia, w celu jednoczenia wysiłków duchownych, świeckich, osób zakonnych, kapłanów diecezjalnych i zakonnych i wszystkich. W tym charyzmacie, drogi księże metropolito białostocki, wyrosłeś, wychowałeś się. Ten charyzmat na bieżąco pogłębiałeś właśnie przy relikwiach świętego Wincentego Palotiego przez dziesiątki lat i tym charyzmatem wierzymy, że ubogacisz właśnie archidiecezję białostocką.
Charyzmat palotyński w archidiecezji, w metropolii jest znany poprzez chody Szewo, Ostrołękę, ale również i w archidiecezji białostockiej, chociażby przez palotyńską szkołę nowej ewangelizacji księdza Krzysztofa Kralki. A więc ksiądz, nowy arcybiskup, metropolita przychodzi z tym charyzmatem współpracy i jednoczenia. I w imieniu właśnie rodziny palotyńskiej, w imieniu zarządu generalnego, wszystkich współbraci palotynów na świecie, chcę ci życzyć, drogi księże metropolito, abyś pielęgnował ten dar współpracy. To jest niezwykle cenny dar, który potrafi czynić cuda, czy Bóg potrafi czynić cuda. Abyś zawsze chętnie i z odwagą zapraszał do tej współpracy duchownych, świeckich, wierzących, niewierzących, gorliwych, mniej gorliwych, aby przez to się zapalali do służby Bożej. A życzenia moje będą taką wysoko postawioną poprzeczkę. Życzę ci gorliwości i świętości na wzór świętego Wincentego Palotiego i odwagi i twórczości, czy twórczej odpowiedzi apostolskiej na odczytywane znaki czasu w kościele lokalnym, w kościele powszechnym, ale również i w naszej ojczyźnie. Szczęści Boże na to posługiwanie. Gratulacje w imieniu kolegów z roku, a także rodziny przekaże ksiądz profesor Jacek Nowak. Wasza Ekscelencjo, czcigodny księże, arcybiskupie metropolito. Biskupie, zawołanie oportet predicari evangelium, wywodzące się z Ewangelii według świętego Marka, jest osadzone w kontekście paruzji. Nie myślimy w obecnych czasach o końcu świata. Jednak wybrany przez ciebie biblijny tekst staje się mottem twojego posługiwania, aby wszystkich doprowadzić do ostatecznego spotkania z Chrystusem dzięki głoszeniu dobrej nowiny. Twoje biskupie zawołanie konkretyzuje to, czym żyłeś od 1976 roku w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego Księży Palotynów. Bo przecież święty Wincenty Paloty pozostawił w swoim charyzmacie ożywianie wiary i rozpalanie miłości w całym ludzie Bożym oraz szerzenie wiary i miłości na całym świecie. Dlatego teraz pozwól, Wasza Ekscelencjo, że w imieniu twoich kolegów kursowych zwrócę się do ciebie, drogi Tadziu. Zaczynaliśmy wspólne życie w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego od nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich w 1976 roku, a następnie 6 lat wspólnego życia w seminarium w Ołtarzewie, gdzie otrzymaliśmy święcenia prezbiteratu 8 maja 1983 roku. Dzień 12 kwietnia 2017 roku, w którym usłyszeliśmy decyzję papieża Franciszka o wyniesieniu cię do godności arcybiskupa metropolity tu w Białymstoku, stał się dla nas radosnym momentem. Cieszymy się bardzo z twoich święceń biskupich i objęcia przez ciebie archidiecezji i metropolii białostockiej. Pragnę życzyć, aby twoje posługiwanie przynosiło ci radość i satysfakcję, że możesz służyć jako głowa Kościoła białostockiego. Wspieramy cię modlitwą, a twoje biskupie zawołanie chcę rozszerzyć słowami świętego Pawła. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Dokonuj tego w duchu Pax Christi, aby dzięki temu ten pokój był semper nobiscum.
Nasze liturgiczne zgromadzenie tworzą przedstawiciele duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych świeckich. Ich reprezentanci wyrażą teraz życzliwość nas wszystkich. Następnie pasterskie słowo wygłosi nowo wyświęcony arcybiskup metropolita. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie metropolito, nasz ojcze. Miłość Chrystusa przynagla nas. Od 1976 roku te słowa stały się drogowskazem księdza arcybiskupa, wpisane w charyzmat Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. I dzisiaj wierzymy, że przynaglony tą miłością ksiądz arcybiskup dopowiada potrzeba, by była głoszona Ewangelia. Niech Pan sprawi, by w nas, prezbiterach i diakonach Kościoła Białostockiego, odnajdywał ksiądz arcybiskup pełnych entuzjazmu, radosnych głosicieli słowa, którzy zaniosą księdza arcybiskupa zawołanie do wszystkich zakątków naszej archidiecezji. Szczęść Boże. Ekscelencjo, czcigodny nasz arcypasterzu, z radością w sercach i wdzięcznością Panu Bogu, że w swojej mądrości prowadzi naszą diecezję, my osoby konsekrowane pragniemy podziękować ekscelencji za przyjęcie tej posługi, nowej posługi kierowania Kościołem Białostockim. Z naszych zakonnych kaplic płynęła modlitwa za pasterza, którego miał podarować nam Bóg. I dzisiaj cieszymy się, że Bóg w swoich planach tak się zatroszczył, że ekscelencja zna życie zakonne z własnego doświadczenia, będąc palotynem. Składamy ekscelencji nasz szacunek, posłuszeństwo, nasze oddanie w pracy dla dobra archidiecezji. Obiecujemy modlitwę w naszych wspólnotach zakonnych. Modlitwę, która niech będzie wsparciem i takim duchowym zapleczem pasterzowania. Życzymy, aby dobry Bóg, który w swojej opatrzności zawsze troszczy się o nas, aby prowadził ekscelencję drogami łaski, aby wspierał mocą Ducha Świętego, aby umacniał dary, które w sercu złożył dla tej posługi i aby obdarzał radością, że ekscelencja jest wśród nas. Szczęść Boże. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie metropolito białostocki. Stajemy dzisiaj jako wierni całej archidiecezji w postawie pełnej wdzięczności. Dziękujemy dobremu Bogu za skierowanie z posługą duszpasterską i ojcowską księdza metropolity do naszych rodzin i wspólnot. Stajemy zasłuchani w słowa Ewangelii, z radością przyjmując wskazanie, że orędzie dobrej nowiny zaadresowane jest do wszystkich ludzi, a motto posługi biskupiej, aby była głoszona Ewangelia, skierowane jest szczególnie do nas. Wzywa nas ono jednocześnie do wsłuchiwania się w słowa dobrej nowiny, jak też zwielokrotnienia wysiłków, abyśmy świadczyli o niej w naszych codziennych sprawach w naszym życiu. Stajemy z otwartymi sercami i z dłońmi gotowymi do ciężkiej pracy. Pracy nad naszymi przywarami,
słabościami, grzechami. Gotowi, aby na nowo przeżyć wiarę, wrócić do autentyzmu. Wyrazem naszej postawy niech będą te kwiaty, swoimi barwami wyrażające naszą otwartość, radość, szacunek oraz nadzieję. Ze swojej strony zapewniamy również modlitwę. Nie tylko dzisiaj, w tak szczególny czas, ale również każdego dnia posługi. Niech dobry Pan Bóg obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Matka Boża, Matka Miłosierdzia, patronka naszej archidiecezji, niech otacza płaszczem swojej opieki. Szczęść Boże. Życzenia przekaże również arcybiskup Jakub, prawosławny biskup diecezji białostocko-gdańskiej. Eminencjo, księże kardynale, ekscelencje księże arcybiskupi i biskupi, ekscelencjo księże metropolito Tadeuszu, przewielebni księża, bracia i siostry. Białostocki Kościół rzymskokatolicki przeżywa dzisiaj bardzo ważne wydarzenia, a są nimi między innymi święcenia nowego biskupa oraz uroczystość jego ingresu do katedry. Oczywiście w pierwszej kolejności to wydarzenie przeżywają duchowni i wierni Kościoła rzymskokatolickiego, ale przeżywają go również wierni innych wyznań. Przeżywa to również cała społeczność prawosławna. Nie dlatego, jakoby władza jurysdykcyjna nowego biskupa rozprzestrzeniała się na Kościół prawosławny. Przeżywa, bowiem żyjemy na tym samym terenie, wierni żyją na tym samym terenie, wspólnie zamieszkują od wieków te tereny, niosą na nim posługę nasi duchowni, współpracują w różnych instytucjach nasi kapelani, duszpasterze i katecheci, razem niosą służbę, pracują i uczą się członkowie naszych wspólnot. Białostocczyzna pod tym względem jest szczególna. Zamieszkuje tu dość duży odsetek prawosławnych. Ewenementem regionu jest właśnie to, że Ewangelia była i jest głoszona tu w dwóch tradycjach, wschodniej i zachodniej. Ta różnorodność może być wykorzystana w dwojaki sposób. Może ona być przyczyną konfliktów i nieporozumień, ale może też być dobrą podstawą do bardziej efektywnego głoszenia Ewangelii. I to od nas, biskupów, kapłanów i wiernych, zależy, w jaki właśnie sposób ta różnorodność będzie wykorzystana. Stykając się ze współczesnymi problemami wiary, moralności, a nawet naszej tożsamości, które przeżywa współczesny świat i szczególnie Europa, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że chrześcijanie powinni wzajemnie się wspierać i działać na rzecz chrześcijańskich wartości i wiary. Patrząc z perspektywy kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, widoczne jest, że idziemy w tym kierunku.
Mamy coraz więcej wspólnych inicjatyw i działań na rzecz wychowania dzieci, młodzieży oraz edukacji naszych wiernych. Przedstawiciele naszych kościołów nie mijają się jedynie, ale podejmują w różnych instytucjach wspólne działania. Dziś nie czas, by wyliczać te wspólne działania, ale jest ich naprawdę dużo. Mając możliwość uczestniczyć w ingresie biskupa bratniego kościoła, nowego biskupa, pragnę podziękować odchodzącemu arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu za współpracę, myślę, dobrą współpracę. Wierzę, że nowy arcybiskup Tadeusz Wojda doceni wysiłek i współpracę swoich poprzedników i będzie ją kontynuował. Ze swojej strony deklaruję pełną otwartość i chęć współpracy. Na pamiątkę dzisiejszego ważnego wydarzenia proszę Ekscelencjo przyjąć ode mnie ikonę Matki Bożej. Wszyscy bowiem uciekamy się do niej w potrzebie, szczególnie w trudnych momentach. I Kościół rzymskokatolicki, i Kościół prawosławny czci w szczególny sposób Matkę Bożą. Niech będzie symbolem tego, że chcemy wspólnie głosić Ewangelię współczesnemu światu. Jeśli macie jeszcze trochę cierpliwości, to proszę mnie wysłuchać. Chcę ja powiedzieć kilka słów od serca, jako wdzięczność za tę piękną uroczystość, w której wszyscy razem mogliśmy uczestniczyć. W antyfonie przed Ewangelią usłyszeliśmy słowa: przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Dzisiejsza celebracja była przepełniona obecnością Ducha Świętego. Wzywaliśmy Go wspólnie, aby nas pełnił nas swoimi darami. Wzywałem Go i ja osobiście, aby udzielił mi swojej wielorakiej mocy do podjęcia nowej misji, jaka mi została powierzona przez Ojca Świętego Franciszka, misji pasterza archidiecezji białostockiej. Otoczony waszą modlitwą, waszą obecnością tutaj, pragnę wyrazić moją głęboką wdzięczność Ojcu Świętemu za wielkie zaufanie, jakim mnie obdarzył, posyłając do tego ludu. Kiedy na krótko przed przyjazdem do Białego Stoku miałem okazję, żeby koncelebrować właśnie mszę świętą w kaplicy w Santa Marta, a potem zamienić kilka słów po mszy świętej, Ojciec Święty powiedział mi te słowa: idź ze spokojem, tam ludzie są dobrzy, przyjmą cię z radością. Od pierwszych chwil mojego pobytu tu na ziemi białostockiej zrozumiałem, że te słowa są prawdziwe, że lud jest tu naprawdę dobry, że ma wielkie serce i pragnie przyjąć swojego nowego pasterza. I za to jestem ogromnie wdzięczny. Słowa wdzięczności kieruję do kardynała Fernando Filoniego, prefekta kongregacji
do spraw ewangelizacji narodów, za udzielenie mi sakry biskupie i przekazanie sukcesji apostolskiej. Na jego ręce przekazuję wyrazy wdzięczności też wszystkim przełożonym tejże kongregacji za długie lata posługiwania w dziele misyjnym i za zaufanie, jakim mnie darzyli. Desidero esprimere parole di gratitudine, di viva gratitudine a vostra eminenza Cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, per avermi concesso l'ordinazione episcopale e anche per avermi introdotto nella grande successione apostolica. E nelle sue mani anche voglio affidare il mio ringraziamento per la fiducia e la stima di cui ho sempre goduto durante tutti quegli anni del mio servizio nella Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Voglio anche ringraziare per la bella e profonda omelia nella quale ha cercato di indicare, prima di riassumere il senso del ministero episcopale e allo stesso momento di darmi delle parole di incoraggiamento perché il mio servizio qui da pastore di Białystok possa essere fruttuoso e a beneficio di tutta la comunità locale. Dziękuję z całego serca moim współkonsekratorom, Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu, dotychczasowemu metropolicie białostockiemu, który od pierwszych chwil mojego przyjazdu okazał mi wiele życzliwości, a dzisiaj wręczając mi pastorał, zechciał w ten sposób przekazać symbolicznie tradycję wileńskiego kościoła, z którego wywodzi się archidiecezja białostocka. Ja ze swej strony obiecuję, że te tradycje, które są tradycjami świętymi, będę je kontynuował i będę im wierny. Arcybiskup Edward, jako syn tej ziemi i znawca tutejszego kościoła lokalnego, przez wiele lat pełnił funkcję rektora seminarium, biskupa pomocniczego, a przez ostatnie 11 lat był arcypasterzem metropolitą. Wiele wniósł do tego kościoła, o czym mogłem się przekonać podczas mojego krótkiego pobytu w Białymstoku i za to mu z głębi serca dziękuję. Moją wdzięczność kieruję do drugiego współkonsekratora, Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Henryka Hozera, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, z którym łączą mnie wyrazy wieloletniej przyjaźni braterskiej i palotyńskiej. Współpracowaliśmy przez wiele lat na różnych odcinkach w służbie misjom. Dziękuję, że zechciałby dzisiaj współkonsekratorem i wprowadzać mnie w posługę biskupią. Dziękuję za jego obecność i liczę, że będziemy dalej mogli współpracować. Un caloroso ringraziamento rivolgo a Sua Eccellenza Monsignor Pennacchio, Salvatore Pennacchio, nuncio apostolico in Polonia. Lui stesso rappresenta qui il Santo Padre e quindi è un segno visibile della sua presenza. E io, che lo conosco ormai da tanti anni, quasi una ventina di anni, ecco, mi fa veramente un grande piacere che sia presente con noi. Moją wdzięczność za przybycie na konsekrację kieruję do Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Protasa Rugamby, drugiego sekretarza Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, z którymi również łączą mnie długie lata wspólnej troski o dzieło misyjne. Miał tutaj być też również arcybiskup Savio Hontaifai, sekretarz tejże kongregacji, ale z racji na mały wypadek przewrócił się, uszkodził sobie żebra, dlatego nie mógł dzisiaj tu przybyć na tę uroczystość. Jak łatwo zauważyć, na dzisiejszą uroczystość przybyło wielu arcybiskupów i biskupów pełniących posługę pasterską w Polsce i poza jej granicami.
Każdemu z osobna za tę obecność składam wyrazy głębokiej wdzięczności. Pozwolę sobie w tym miejscu pozdrowić niektórych imiennie, niektórych biskupów czy arcybiskupów z archidiecezji i diecezji metropolii białostockiej, zwłaszcza arcybiskupa seniora tej archidiecezji Stanisława Szymeckiego i mojego najbliższego współpracownika, biskupa Henryka Ciereszko. Pozdrawiam też ordynariusza mojej diecezji kieleckiej, biskupa Jana Piotrowskiego, arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, metropolitę Mińska i Mohylewa oraz biskupa grodzińskiego Aleksandra Kaszkiewicza, którzy przybyli wraz ze swoim biskupem pomocniczym, aby wyrazić też tę jedność tych dwóch kościołów na Białorusi i tutaj w Polsce, zwłaszcza na tych terenach przygranicznych. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do Jego Eminencji kardynała Gulbinowicza, który przyjechał aż z Wrocławia. Zechciał nas zaszczycić swoją obecnością. On jest tutaj z domu, w domu swoim. Powinien tak się czuć. Jest kapłanem tej diecezji, pełnił tu wiele funkcji, zostając jej pasterzem w roku 1970 aż do roku 76, kiedy to został mianowany arcypasterzem archidiecezji wrocławskiej. Ogromnie z serca mu dziękuję za to przybycie, za trud. Mimo swojego wieku czuję się ciągle młody, czuję się ciągle związany z tą archidiecezją. Jestem mu ogromnie wdzięczny. Słowa wdzięczności za obecność kieruję do współbraci w biskupstwie Jana Pawłowskiego, sekretarza stanu w Watykanie oraz Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego. Dziękuję kolegom i przyjaciołom z Kurii Rzymskiej, których tutaj jest dosyć dużo. Również kolegom z Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum i innych instytucji rzymskich, które związane były z naszą kongregacją. Esprimo la viva gratitudine ai miei colleghi della congregazione, a tutti i colleghi e amici della Curia Romana che sono venuti qui e che hanno voluto condividere questo momento di gioia con me. Dal profondo del mio cuore, grazie. Dziękuję przełożonym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z Rzymu i z Polski, księdzu wikariuszowi generalnemu Józefowi Lasakowi za słowo życzeń i pozdrowień, za wiele lat wspólnej posługi, również wspólnego kroczenia w Rzymie i nie tylko, i w Polsce, księdzu Zenonowi Hanasowi, rektorowi prowincjalnemu prowincji Chrystusa Króla, rektorowi prowincjalnemu również prowincji bratniej w Poznaniu, wszystkim kolegom kursowym i braciom palotynom, którzy również licznie tu przybyli. Dziękuję też sekretarzowi Konferencji Episkopatu, księdzu biskupowi Mizińskiemu, za życzenia od całej Konferencji Episkopatu, za tę bliskość, za wiele słów ciepłych, których usłyszałem już w czasie ostatniego zebrania konferencji w Zakopanem. Proszę przekazać na ręce księdza arcybiskupa poznańskiego i przewodniczącego konferencji słowa wdzięczności za życzenia. Prawdziwą radość sprawiła mi obecność arcybiskupa prawosławnego Jakuba, który przyszedł tutaj, złożył życzenia, który mi wręczył piękną ikonę, który życzył sobie, aby nasza współpraca mogła być dalej kontynuowana.
jesteśmy dwoma bratnimi kościołami, chyba najbliżej jeden drugiego. Dlatego myślę, że to właśnie, ta właśnie prawda wytyczy nam wspólną drogę, którą powinniśmy i będziemy kroczyć. To, co zostało już wypracowane, a wiem, że są dobre relacje, będą dalej kontynuowane. Dziękuję również przełożonym różnych wspólnot protestanckich za obecność tutaj w tej katedrze białostockiej. Dziękuję wam wszystkim za tę uroczystość. W dzisiejszej uroczystości wzięła udział również moja rodzina. Nie ma tu obecnych moich rodziców, którzy powrócili już do domu Pana, ale myślę, że dzisiaj mnie wspierają swoją modlitwą. Ale są wszyscy moi bracia i siostry, którzy, siostrzeńcy, niektórzy bratankowie, inni nie mogli z racji na zajęcie, nie mogli przyjechać. Dziękuję wam za waszą obecność i za waszą modlitwę, za wszelkie wsparcie duchowe i rodzinne. Licznie przybyli dzisiaj do katedry białostockiej przedstawiciele z mojej rodziny i parafii w Brzezinach. Wraz z księdzem proboszczem, kanonikiem Józefem Knapem wyjechali dziś naprawdę bardzo wcześnie, gdzieś tam już chyba o 3 czy w 3:30 rano. Także droga długa, są zmęczenie, ale przyjechali, by towarzyszyć swojemu krajanowi właśnie w tej wielkiej uroczystości i za to jestem wam ogromnie wdzięczny. Wdzięczny jak również całej rodzinie dalszej. Dziękuję również za obecność pana ambasadora Korei Południowej, jego ekscelencji panu Jong-in oraz konsulom honorowym, którzy są w Białymstoku. Słowa wdzięczności kieruję do pana prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, za przesłane życzenia. Dziękuję też za obecność panom ministrom rolnictwa i spraw wewnętrznych, panu wojewodzie, panu marszałkowi województwa i innym przedstawicielom władzy rządowej i samorządowej województwa podlaskiego i miasta Białegostoku, wojska i pozostałych służb mundurowych i nie tylko. Dziękuję panu prezydentowi i innym władzom miasta Białegostoku za życzliwą współpracę w organizacji dzisiejszej uroczystości, kapłanom z Kurii Białostockiej i wszystkim osobom wielkiego serca, które wniosły wielki trud w godne przyjęcie gości, zwłaszcza panu Marianowi Decowi, państwu Helenie i Zdzisławowi Czarneckim, panu Tadeuszowi Głębiewskiemu i panu Januszowi Antoniemu Kosberuk. Wyrazy wdzięczności wyrażam za przygotowanie i uświetnienie liturgii w archikatedrze białostockiej, a więc kapłanom, siostrom zakonnym i świeckim. Kieruję też słowa wdzięczności do służby liturgicznej, alumnów naszego seminarium duchownego. Dziękuję chórowi Opery Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem profesor Violetty Bieleckiej oraz pod adresem Orkiestry Miejskiej. Pięknie wykonane śpiewy i melodie to naprawdę rozkosz na serce wszystkich, nie tylko biskupa. Dziękuję też ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, telewizji Trwam oraz telewizji białostockiej, jej dyrektorowi Eugeniuszowi Szpakowskiemu i wszystkim innym mediom za dzisiejszą transmisję, dzięki której głos i wizja dotarły nie tylko do granic naszego państwa, ale też i poza jej granice. Słowa wdzięczności kieruję do służb, które czuwały nad sprawnym przebiegiem dzisiejszej liturgii święceń,
a więc policji, straży miejskiej, harcerzom, służbom medycznym i wszystkim innym służbom i osobom za ich zaangażowanie i osobisty wkład. Bóg wam zapłać. Dziękuję wreszcie wam wszystkim, drodzy kapłani, jest was dzisiaj naprawdę bardzo dużo. Drogim siostrom zakonnym, przyjaciołom i wszystkim wiernym, którzy dzisiaj tak licznie przybyli do tej katedry. Wiem, że na zewnątrz też jest duża grupa, która nie zmieściła się do tej katedry, ale uczestniczy za pomocą Telebimu. Przybyli wszyscy, aby mi towarzyszyć modlitwą u progu mojej nowej posługi pasterskiej. Posługi, która wpisuje się właśnie w motto, które sobie wybrałem jako zawołanie biskupie, aby potrzeba, aby Ewangelia była głoszona. Tę Ewangelię trzeba głosić, chociaż tu jest Kościół utwierdzony, Kościół, który ma swoje struktury, Kościół, który ma długą swoją historię i tradycję, to jednak głoszenie Ewangelii jest tak potrzebne jak deszcz. Bez tej Ewangelii wiara nie może wzrastać, tak jak bez deszczu nie może nic wzrastać. Dlatego to moje zawołanie będzie mi wytyczać moje drogie działania, które będę chciał zawsze omawiać z moimi najbliższymi współpracownikami. Na pewno są jeszcze inni przedstawiciele, chociażby rektorzy różnych instytutów wyższych studiów, uniwersytetów, wiele innych osób, o których w tej chwili trudno mi powiedzieć. Wszystkim, naprawdę wszystkim chcę z serca złożyć ogromną wdzięczność za tę obecność, za wasze przybycie, za tą modlitwę. Niech wam Bóg wszystkim błogosławi. Proszę o modlitwę, aby moje posługiwanie było posługiwaniem na wzór Jezusa Chrystusa, który nie bał się niczego, który podejmował wysiłki, który przemierzał Palestynę, aby z dobrym słowem o Bogu Ojcu móc dotrzeć do wszystkich ludzi. Dziękuję z serca jeszcze raz wszystkim i udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Zaproszeni goście mogą złożyć życzenia nowo wyświęconemu arcybiskupowi metropolicie podczas posiłku. Wszyscy inni będą mogli to uczynić w najbliższy poniedziałek, 12 czerwca, od godziny 10 do 12 w budynku Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Boże, który otaczasz troską swój lud i kierujesz nim z miłością, udziel ducha mądrości tym, których powołałeś do rządzenia, aby duchowy postęp wiernych napełnił pasterzy wieczną radością. Boże, który swoją potęgą odmierzasz liczbę naszych dni i kierujesz naszym życiem, wejrzyj łaskawie na naszą pokorną służbę i pozwól nam żyć w pokoju, który od Ciebie pochodzi. Boże, Ty, który udzieliłeś swojej łaski i wyniosłeś mnie do godności biskupa, spraw, aby moje czyny podobały się Tobie i natchnij serca ludu taką miłością, aby owce zawsze szły za pasterzem, a pasterz troszczył się o swoje owce. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Drodzy Państwo, kończy się uroczystość inaugurująca posługiwanie pasterskie nowego metropolity białostockiego, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy. To ogromna uroczystość dla Kościoła białostockiego, ale także dla nas wszystkich. Kościołowi białostockiemu gratulujemy i życzymy, żeby te wszystkie życzenia zostały wypełnione i pasterskie posługiwanie przynosiło owoc na tej ziemi. Archidiecezja białostocka, jak słyszeliśmy, wywodzi się z archidiecezji wileńskiej, a więc Matka Boża Ostrobramska tutaj jest patronką, tutaj też jest sanktuarium w katedrze i tutaj pielgrzymi przychodzą, by modlić się do Matki Bożej. Archidiecezja białostocka to 115 parafii, 13 dekanatów, to ponad 350 tysięcy wiernych obrządku łacińskiego, to także 417 kapłanów diecezjalnych, to 24 kapłanów zakonnych, 6 braci zakonnych, to 167 sióstr zakonnych z 16 zgromadzeń. Dzisiaj
tak bardzo licznych na tej uroczystości. A zatem jest to Kościół bardzo, bardzo apostolski, Kościół, który ma swoją tradycję, Kościół, który jest pięknym Kościołem. Niech wzrasta i mamy nadzieję i tego życzymy, że posługa pasterska nowego metropolity księdza arcybiskupa Tadeusza do tego wzrostu będzie się przyczyniać. Dziękujemy, wspierajmy także modlitwą nowego metropolitę. Pamiętajmy także w modlitwie o jego poprzednikach, w tym ostatnim księdzu arcybiskupie Edwardzie. I niech to alleluja, które rozbrzmiewa w tej katedrze, poniesie te życzenia i naszą modlitwę tutaj przed tron Matki Bożej. Z Białegostoku, z katedry żegna się z Państwem ojciec Dariusz, dziękując również wszystkim ekipom technicznym za relację. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.